Hejka! Dzisiaj przechodzimy do Was z takim filmem, jaki już kiedyś był na naszym kanale, ale chyba z 2 lata temu. Nie, aż tyle? Tak mi się coś wydaje, że to już było prawie. Czy ten czas aż tak leci? Szczerze nie wiem. Długo musiałam przewijać, by znaleźć tamten film. W każdym razie chodzi o to, że tu mamy karteczki. Ja przygotowałam te, które są tutaj, Maja te, które są w misce. Za chwilę się wymienimy i będziemy losować. Tu są napisane różne słowa, motywy. Jakie jest słowa? No motywy. No motywy. Bardziej w ten sposób, no. Tak? Tak, bo ja już miałam takie, czy ja coś źle zrobiłam, ale dobra, nie. No bo to nie muszą być konkretnie takie motywy typu, nie wiem, enemies to lovers, tak? No tak. Może no, to być, nie wiem, na przykład podróż. No dobra, to dobrze no. Zrozumiałam. Więc będziemy sobie losować i do tego, co tutaj wylosujemy na karteczce, trzeba będzie dobrać jeden, maksymalnie 2 tytuły książek. Jak robiliśmy wydaje mi się, wtedy. Że fajnie będzie 2 po prostu. 2. No. Czyli po 2 tytuły książek, wtedy też będzie. I najlepiej, żeby się nie powtarzały do paru motywów. W sensie, jeżeli nic nie znajdziemy, to już tak. Ale najlepiej, żeby się nie powtarzały. Tak, żeby się nie powtarzały i tak jak w tamtym filmiku zrobiliśmy, że jeżeli już ja jakiś tytuł wykorzystam, to ja go nie mogę wykorzystać. To Maja też nie może, ale też nie można innego tomu tej serii. I to jest trudne, bo czasami bardzo coś pasuje. Ale jestem w ogóle ciekawa, co Karolina dała. Mam nadzieję, że się żadne między nami nie będą powtarzać, bo... Ostatnio się powtórzyło. No? Był motyw sportowy. O. I ty miałaś sport i ja miałam sport. Bo to jest wtedy cholernie ciężkie, zwłaszcza jeżeli na przykład ja bym pisała karteczkę dla Karoliny z książką, którą wiem, że ona może dać, ona mi da tą samą i tylko będę miała tą książkę na przykład w głowie, więc teraz oficjalnie wymieniamy się. Tak, kto zaczyna? Ja mogę. Pierwsza losy. Jestem bardzo ciekawa. Tutaj różowa karteczka. Aranżowane małżeństwo. No chyba dam tutaj gołębia i węża. Bo tak, no tam najbardziej to pasuje, no. Jest to moja ukochana seria. I ja, astrologia, ja nie dowierzam, że ja ją czytałam 2 lata temu. Jak nie 3 nawet, jak nie zaczynałam jej lata temu. Ten czas tak zapierdziela. Ja już nie ogarniam. Trudno to ogarnąć. Ja to w 7 klasie czytałam. No. Czyli 4 lata temu zaraz będzie. No, zaraz tak. Ej, to jest straszne. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś ciumkanie, to będzie do nas pies, który właśnie się na przykład liże, albo może zacząć gryźć własną łapę. Dobra, to jeszcze drugi tytuł. No. Aranżowane małżeństwo, drugi tytuł. Ostatnio mam wrażenie, że coś... Czytałam z tym. Ale to musi być już, że już małżeństwo, czy że aranżo... Właśnie, o, sprostujmy. Bo i mam książkę, która pasuje do tego, ale pod tym względem, że rodzice głównych bohaterów bardzo chcą ich dzieci zeswatać. Czy to może być do aranżowanego małżeństwa? Bo to dąży w tym kierunku. Tylko... Miłość w płatkach śniegu? Czekaj, a muszę sprawdzić na MPGO, bo ja to ostatnio z polecenia w ogóle mojej mamy to czytam i to jest takie dziwne, że moja mama poleca mi książki, które ona czyta i ja mogę je czytać. W sensie to już jest ten etap w życiu, że to nie ma czegoś takiego, że... To jest aż tak bardzo rozbieżne. Tak. Ty tego na Legimi nie słuchałaś? Prawie jest. Tak. No nie wiem. I półka, i półce. Oj. Po prostu kolekcja. Nie chcę skłamać. I daj. Maja ma przeczytać chyba. Nie, Karolina ma przeczytać. Tak, miłość w płatkach śniegu, dobrze powiedziałam. No to tam jest ten motyw aranżowanego no, dobra, małżeństwa. To ja mam karteczkę. Gdzie mam kłamstwo? Ucieczka. Ja na przykład, ty nie czytałaś akurat tej książki, którą ja mam tutaj na myśli. Dwie mam. Królestwo Piasku? Tak się ta książka chyba nazywała. Tam jest na pewno motyw ucieczki. Albo na przykład...
Ja starałam się dać ci takie trudne, na którym będziesz musiała trochę pomyśleć. I takie, które wydaje mi się, że wcześniej w tamtej części nie było ich. Ekspozycja z Forstem, komisarzem Forstem. Pasuje, bo tam pojawia się coś takiego. Dobra. Next. Tu chcę jasną karteczkę. Skarby. Skarby. Mam jedno, Malamander. Ostatnio, no, parę miesięcy temu. W lutym chyba. W luty. Jeju. No, w lutym to chyba czytałam. No, widać mordkę psa. Tak. I tam mamy... No w sumie tak, tam dążą od połowy książki do odnalezienia jednej rzeczy i to jest taki skarb. Więc w sumie to można. I druga. Szczerze, mam problem z tym. Bo najgorsze jest to, że ja nie chcę sobie potem spalić książek, bo nie chcę się doszukiwać, gdzie to jest taki mega poboczny wątek, motyw czy coś, bo potem boję się, że zabiorę sobie książki, w których jakiś motyw bardziej jest widoczny. Rodzina Monday. Chyba podziękuję. W sumie. Będzie potrzebny do jakichś... Dobra, daję rodzinę monet. Bo skarb odnaleziona, zagubiona, odnaleziona. Ten cytat taki jakże chwytający za serca. No. Dobra, to teraz ja. Jest. Motyw buntu. To mi się tak skojarzyło z tym, że na maturze było w tym roku rozprawka i właśnie tam coś z buntem było. No to... Czerwona Królowa. O, no. Bo tam są osoby, które się sprzeciwiają temu, jak wygląda władza. I... Niezgodna. No. Ja miałam, mi wiesz co przyszło na myśl? Co? Jak coś, to będzie jeszcze do użycia Igrzyska Śmierci. Łódkie dość. No, ale ja chciałam coś jednak innego. No tak. Wszystko. Kolejne. Bunt. Ja już jak przeczytałam to swoje, to miałam takie, okej. No to Igrzyska Śmierci. No. I... Mam jakąś książkę i mam jakby ją w głowie. I coś mi świta, ale... Nie mogę jakby tytułu sobie przypomnieć. I nawet nie wiem jak opisać tę książkę. Bo mam jakąś taką scenę w głowie. Nie, czy ja to mogę w sumie? Czy to ja mogę uznać jako bunt? W sumie tak! Gracja i furia. I ogólnie ta dylogia. No. Z tego, Królowa co opowiadasz, ruin. To tak to brzmi, że można to tam. Tak, no to daję. I mam dwie. Okej, to teraz ja. Motyw więzienia. Nie będę szła w kryminały. Gdzie to teoretycznie najbardziej? Czemu ty szczekasz? Mamy, wybaczcie, ale troszeczkę Dylu Lupsa. Troszeczkę bardzo. Który właśnie na nas szczeka. Patrzyła się na nas bardzo długo i stwierdziła, że będzie szczekać. Melody.
teraz będzie biegać wokół nas, więc będziecie słyszeć dreptanie psa. Dobrze się przywitasz chociaż, co? Nie powiedziała hej. Nie dasz tam nagrać? Nie, jestem brudnym psem. Może chcesz, nie wiem. Z nami chce. Ewidentnie z nami chce. Zostaw. Zostaw karteczki. Ona je chętnie by zjadła generalnie. Tak, ona uwielbia papier, wszystko. Na kartony zjada. No. Jak zostawicie gdzieś karton, to ona go zeżre. Czemu ty mieli? Pies jest naprawdę, troszeczkę ma zawichrowania psychiczne, wybaczcie za psa. Który nie mieliśmy na to wpływu. Nie wiedzieliśmy, że to takie wyrośnie. Dobra, motyw więzienia to tak jak mówiłam, ja dam dwór cietni i róż, czyli pierwszy tom dworów, ale też dam How Does It Feel, czyli książkę, którą obecnie czytam, bo tam bohaterka jest uwięziona przez elfy. Swoją drogą ta książka jest poryta. Dobra, ja tu jedną ręką głaszczę psa, drugą muszę sobie odwinąć karteczkę. No co? W jakich my warunkach w ogóle? Nie wiem. Mała wieś. No to... Jak to się... Dzień prawdy to jest? Ta książka taką, co na spanitka ma mówiła. Na targach. Chyba tak. Co ja z mamą czytałyśmy, to tak. Tak mi się wydaje. No to Dzień Prawdy, bo tam jest mała wieś. I książka Klaudii... Nie wiem, czy dobrze myślę, czy to jest Katarzyna Berenika Miszczuk, czy Klaudia Bianek, ta taka dla... Bardziej dzieci, młodzieży. To Katarzyna Berenika Miszczuk. Tajemnica domu w Bielinach. O tak, Tajemnica domu w Bielinach. I tam jest też taka mała wieś. Zostaw karteczki. Dobra, to teraz ja. Motyw utraconej przyjaźni albo zniszczonej przyjaźni. Właśnie nie wiedziałam, jak to ująć, a tu chodzi mi o to, jak na przykład nieraz, wiesz, jest, że przyjaźń się rozpadła kogoś i w sumie już nie mają kontaktu. I no. No to taki motyw jest, ale oni później się spotykają po latach. To można coś takiego dać? W sensie, no jakby to, co się później z tą przyjaźnią stanie, to już jest jakby... Ale samo to, że jakby ta jakaś przyjaźń się utraciła i ważne jest dla fabuły to, że ktoś tęskni z tą osobą, czy coś takiego. Aha. Jakby, że po prostu... No... Wiem, o co chodzi. Musi być po prostu w książce pokazane i musi być to ważne dla książki, że ktoś utracił kontakt, a się przyjaźnił. No to mnie teraz trochę tak... Ja mam jedną książkę, ale ty jej też nie czytałaś. No ja na razie... Zobacz, jaka zadowolona, jak ją głaszczę po szyi. Musisz to... Ten film powinien się nazywać Melodia próbuje skreść show. Tak. Nie wiem. No ale to jest bardzo częsty motyw. Ale to się dzieje poza książką. No ale ja tu nie jestem pisa, że to musi być na kartkach książki. Że tracą kontakt. No bo mam na przykład jedyne takie miejsce, nie? No. Oni się przyjaźnili za dzieciaka. No. I to może być właśnie i taki. I potem lata się nie widzieli, aż tamten przyjechał na wakacje do dziadka. No, ale to może być, po prostu jest sam fakt, że utracili przyjaźń. No to jedyne albo, że, takie albo może miejsce. Być coś takiego, że ta przyjaźń się zniszczyła, bo ktoś coś zrobił. I wiesz, przyjaźnili się całe dzieciństwo, ktoś coś zrobił i bum, nie przyjaźnią się, ale potem się na przykład po latach mogą spotkać, no. No to jest właśnie jedyne takie miejsce, Klaudii Bianek. I... I tak. Tak. Aż pies się na ciebie dziwnie patrzy. I... Jak dla mnie to jest bardzo częsty motyw, zwłaszcza w młodzieżówkach. Więc dziwię się, że masz taki problem z tym.
Hurt Comfort. Bo on tam miał tą grupę przyjaciół, z którymi nagrywał. A, te. I później oni przestali się przyjaźnić. No w sumie tak. Więc pasuje, a nic innego nie wymyślę. Ja bym na przykład tutaj dała, ale to też rzeczywiście będzie jeszcze do korzystania przeze mnie, jak coś, 7% Rode Verux. A ja tego nie czytałam. Wiem. Ale no ja bym to tutaj dała, na przykład. Ucieczka! Ale zobacz, ja to mamy ten sam mózg, stwierdzam. Dwa takie same. No to tak. To jest po prostu niemożliwe. Ucieczka w dzicz. Kto by się spodziewał? Bo on ucieka. W dzicz. W dzicz. Zostaw karteczki. I miałam coś jeszcze teraz. Melodia przez ciebie. Bo zżerasz karteczki. Jeszcze to ucieczką można nazwać? Dobra, w sumie tak, mogę to tak nazwać. Narzeczona Kierkas. Okay. Bo w sensie tam to się, co prawda, jest ten motyw ucieczki mniej więcej gdzieś pod koniec, no ale sam fakt, że jest. Dobra, ja kolejne losuję. Zdrady. Motyw zdrady. I to jest to, że to jest teoretycznie łatwe. A ja zaraz znowu będę kminić nie wiadomo ile. Bo ty masz jakieś, nie wiem, zaniki pamięci. Motyw zdrady. Gdzie była zdrada? Pracujesz w Empiku, a potem nie znasz na jakichś motywów, a potem ktoś się zapyta cię, czy może mi pani polecić jakąś dobrą książkę z motywem, co tam było? Ucieczki. Nie wiem. Ale to tak samo idź jak sobie. Są osoby, które przychodzą do mnie z taką bardzo konkretną, szukają książki, ale nie mają konkretnego tytułu, tylko bardzo konkretną jakby taką kategorię. I ja czasami też mam taką zwiechę, mimo że na przykład jest to coś, co ja lubię czytać. To bywa, że w momencie, gdy ktoś coś chce, żebym ja znalazła, to mam takie, że nagle pustka w głowie. Możesz się pchać? Możesz się nie pchać, bo zaraz statyw nie rozwalisz. To nie jest naprawdę jakiś crazy, crazy. Motyw zdrady. Chwila, miałam przez chwilę tytuł. Ja miałam tytuł, a ty mi dreptać zaczęłaś. Znowu pani? Chodź tu. No. Sejki mi prawie zabrała. Pokaż, pokaż, Melody. Nie, pokaż. Proszę wszystkim, całemu światu pokaż, jak kochasz papier. Tak kochasz papier. A teraz nie. Ta kamera jest... Nie, ta Karolina jest fajniejsza. No, to są nasze pieski. Takie, 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 takie. Dobra, może jeszcze pieskuć. Motyw zdrady. Jestem załamana tą z Karoliną. No to 9 mak, zdrada. Troszeczkę nam wiercą staty podjechał. Bo pies się rzuca na tapier. Już nie mogę z tobą. Co ja robię? Tak, ona ma tak... Najlepsze jest to, że ona jest takim małym pypciem. Ona ma ile lat? 9 już. W lipcu, no. 9. Ona zachowuje się na mordkę takiego szczeniaczka. I na nią się nawet nie da czasami gniewać. Jezu, stop te kawy. Dobra, 9 mak zdrada. I seria Czarnego Maga. Ale zostaw mi to pudełko! Po prostu cała seria. Nie jestem w stanie wymienić konkretnego tomu. Cała seria. Tu są karteczki. Dobra, ja losuję. Pies ma głupawkę. Listy. 11 papierowych serc. Ja nie mogę z tego. No, na chwilę to będzie taki... Co ona tam robi? Próbuję się dorwać chyba do wypłaczanek. No, no zostaw! A mogę książkę, którą jej nie czytałam? Nie.
Mam. Czekaj. Pies Atencjusz. Tylko nie jestem pewna, czy teraz dobrze powiem. Cierpienia młodego Wertera, bo tam chyba były listy. Mm-hmm. Tak, dobra, to cierpienia młodego Wertera. No. Teraz ja muszę jedną ręką. Tak, a ja żeby inaczej. Nauka. Algorytm miłości. Ostatnio to czytałam. I... Ale nauka chodzi jako dyscyplina naukowa? Czy nauka? Na przykład też nauka w szkole. No to w nauki. No to... Czekaj, ustałam, żeby powiedzieć, co miałam na myśli. No to nie takie po prostu naukowe jakieś rzeczy. Coś no to typu. Algorytm miłości i... No... Głaszczę cię przecież. Takie oznaczenia nauki, coś takiego, że nauka ma duże znaczenie. No muszę ją memłać, no nie ma, że nie. Wędała książki Ali Hazelwood, ale nie czytałam. No właśnie. W sumie tak ja nie ogarniam, co ty czytałaś, co nie czytałaś, więc sam mogłabyś powiedzieć, że to... I ja bym nie ogarnęła, że nie czytałaś. Mam na końcu języka książka. To Vicious. Dobrze, no to ja losuję kolejne. Ten filmik, to w sensie, my już nagrałam od 24 minut, ale mi się wydaje, że... Połowa to pies, no. I to jest jakieś, nie wiem, że w momencie, kiedy ty wylosowałaś bunt, potem ja wylosowałam bunt. Ty wylosowałaś ucieczkę, potem ja wylosowałam ucieczkę. Teraz Karolina wylosowała naukę i nie zgadnijcie co? Nauka. No dobrze. A ty w jakim kontekście? Jakimkolwiek. No to Elementals. Tam jest nauka o tych... ich mocach i w ogóle. Zostaw. I... O, mam! Pamiętnik rzecznego psa, aczkolwiek nie wiem, która część, ale tam było. On tam się uczył jednym. Był na szkole. Był na szkoleniu. Tobie też by się przydało, ty! Ci! Jaka zadowolona, bo memłaś. Ale nie daj mi buzi, bo śmierdzisz. Nie śmierdzi ci chrupkami z mordki. Chodź. Przepowiednia. Król Edyp. A wiesz, że ja tak jak właśnie jak te twoje, to ja tak potem ogarnęłam, że w sumie wiele mi lektur przyszło na myśl. A druga? Król Edyp to jest pierwsza, a druga to jest Harry Potter. Dobra. Teraz zegar się będzie odzywał. Ale dobra, to w pół do. Demony. No to tak. Tylko jak to miało? Tup. Jaki to miało tytuł? Jejo. Tak, polskie autorki taka książka. Taki demon jest na okładce nawet jakiś. Ty to czytałaś? Tak, w audiobooku. Pies wziął szmatę do czyszczenia łap. I ma największą radość życia. Co robisz? Szamota się z nią. Melody?
jest, nie jest normalny. I właśnie w takich warunkach musimy nagrywać. A drugi pies jest obrażony, że on nie jest puszczony. Tak. Ale ona krzyczała, więc trzeba było ją przypiąć. Ona w ogóle jest złodziejem. Ona jest coś takiego, że jeżeli jej się nie przypnie, to ona nie będzie leżeć. Co ja zrobiłam? A, tu jest moja karteczka. Jak to było? Wiem, o którą ci chodzi. Szamanka od umarlaków. Tak, szamanka od umarlaków. I demony. Ostatnio skończyłaś tę serię. Kołysanka dla czarownicy. Nie to miałam na myśli. Ale dobra, tego nie dałam. Czekajcie, ja jeszcze muszę chwilę pomyśleć. Vlog. Właśniobór? Mhm. Ale czy są demony, są jakoś istotne? Są. Klucz do więzienia demonów. Ale to jest... Piąty tom. W całej serii się gdzieś demony przebijają. No w sumie tam, dobra, to właśniobór w sumie. Motyw religii, mitologii, nie wiem jak to napisać. No bo nie wiedziałam, ale rozumiesz, o co chodzi. To jest motyw taki związany z jakimiś wierzeniami, religią. No to... Tytułu zapomniałam. Tytuł mi wyleciał z głowy, mam okładkę przed oczami. Północny sabat to jest z mitologią słowiańską związane. Mm-hmm. I... Pani siedmiu bram. Okej. Okay. Pozostały nam po dwa motywy w sumie. No. Ale więcej tak 37 minut, więcej na niczynie. Wakacje. I już przypomniała mi się taka piosenka teraz. Wakacje minęły jak sen kolorowy, a trwały jak zwykle dość krótko. Na dalszych zakątków do szkoły wracamy, by zająć się pilnie nauką. Szkoła już nie zwoła, szkoła nas zaprasza. Dźwięcznym głosem dzwonka wzywa nas. Dobra, bo mi muszę pomyśleć troszeczkę. Wiecie, że mam problem? A ja już mam jeden tytuł. Który ja czytałam? Który ty czytałaś, a ja go nie czytałam. Jedna z twoich ulubionych książek, Maja. Co ty do mnie mówisz? Gadasz aktualnie. Ostatnio pojawiło się nowe wydanie. Flawless? Już nie. Chociaż Flawless też mogę dać. Chociaż tam tylko trochę popasuje, ale pasuje. Trochę. To uznajmy, że trochę niech będzie. Ale nie o to mi chodziło. Co jaka moja ulubiona książka jest na specjalne pytanie? A, czytała się dwa razy. Aż to jest Dante, ale tam nie tylko wakacje. No ale zaczyna się w wakacje. No, w sumie. I ta książka się tak z wakacjami kojarzy. Przynajmniej mi. Tymczasem ja, która ją czytała za każdym razem w styczniu. I pierwszy raz w styczniu czytałam i potem jak robiłam reread, to też w styczniu go zrobiłam. W sumie rok po czytaniu. Dobra. A za drugi tom dalej się nie zebrałam i nie... Zabrałaś się, tylko nie skończyłaś go. Przeczytałam jakieś 5 stron. I stwierdziłam, że nie, bo to już nie jest to samo. Mhm. Motyw gry. Stax.
Pies się chyba uspokoił. Chyba. Teraz druga ciamka językiem. No, a może być gra w piłkę? No, jakkolwiek interpretujesz gry, ale no co bardziej sport. A nie gra. To jest taka gra. Albo planszowa, albo jakaś taka, wiesz, terenowa. Albo gra umysłowa. Gra psychologiczna. No to mam grę śmiertelną. To gra śmiertelna też może być. No. Myślę sobie... Nietykalny, Marka Stellara. Bo tam zabójca prowadzi grę z byłym komisarzem. I ostatni mój motyw Karolina Trzyczyzny został. Ona się tak się śmiecha, że to chyba coś się znowu powtórzyło. A nie, zwierzęt. Mogę dać swoje życie. Motyw życia, zwierzęta. Zwierzęta. Ja nie mogę. Będzie słychać ciągle psy tutaj. O nie, bo ja już wykorzystałam dwie takie książki. Dobra, Spirit Animals. No. No to to, ale... Jeszcze jedna. Motyw zwierząt. Co robisz? Gram na miejsca, która swoją drogą... No a pies już, zobacz. Ładna. Z Tajlandii. Aha. Mama naszej koleżanki. Mama naszej koleżanki, co ja gram? Koleżanka naszej mamy przywiozła z Tajlandii, bo była. Mhm. I to jest kokos. Zwierzęta. Wojowników wykorzystałaś. Zamknij się. Ty też psie. Ale jest inna tej autorki jeszcze. A, no faktycznie. Tylko jak to się nazywało? Coś z pandami. No. Bambusowe Królestwo. Si. Ja mam motyw klątwy. Mhm. Ale ja nie chcę dawać czegoś tak oczywistego. Wiesz, o czym pomyślałam? Pierwsze co? O porwanej pieśniarce. Znaczy, to jest takie oczywiste? Ta trylogia się dosłownie nazywa Trylogia Klątwy. Aha, dobra. No w sumie tam nie jest ta klątwa. To w sumie wszystko się... No sumie dobra, wszystko... niech będzie już ta porwana pieśniarka. Zwłaszcza, że to jest mało popularna książka. Zwłaszcza, że... Kołysankę dla czarownicy. A ja przypadkiem tego nie wykorzystałam? Wykorzystałam. Wykorzystałam to dokładnie przy demonach. Czy nie? Nie, to powiedziałaś baśnią bór i... To, a dobra, to jednak nie wykorzystałam. I ta. Szumanko to ma. No faktycznie, dobra, ty. To ja mówię kołysanka dla czarownicy. To też jest oczywiste. No jest. A po pierwsze, ale to jest zbyt oczywiste. Książka jeszcze mniej popularna prawie, że niż to. No trochę tak. Hmm. No dobra, więc generalnie dobrnęłyśmy do końca. Trudem, bo miałyśmy tutaj bardzo... Spore utrudnienia. Utrudnienie w postaci naszego psa, który chciał tutaj skraść show. Trochę mi się to udało. Trochę tak. No i mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Możecie pisać w komentarzach Wasze typy do konkretnych motywów. No i możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie robicie i czekać na kolejne filmy. Może kiedyś nagramy trzecią część za jakieś kolejne 100 lat. No, a tymczasem się z Wami żegnamy i życzymy miłego wieczoru, dnia. Cześć! Cześć!